Bardzo jest szokujące zachowanie mieszkańców Nazaretu, którzy nie tylko nie chcą słuchać Pana Jezusa, nie tylko chcą Go wyrzucić, wygnać, tak aby nie było słychać w mieście Jego głosu, ale chcą Go wręcz zabić. To jest takie definitywne rozwiązanie tej decyzji, żeby nie słuchać, żeby słowo Jezusa nie dostało się czasem do ucha, do serca. I zawsze się zastanawiam, co spowodowało aż tak radykalną decyzję. No bo rozumiem, że można nie lubić kogoś, kto mówi. Można nie lubić sposobu, w jaki głosi. Ale żeby zabić, no to jest już coś bardzo poważnego. Taka decyzja, której przecież nie podejmujemy codziennie. To jest coś, co jest absolutnie wyjątkowe. I myślę, że może drogą do tego szokującego zakończenia dzisiejszej Ewangelii, chęci zabicia Jezusa, jest sposób słuchania mieszkańców Nazaretu. Bo zobaczcie, że najpierw, kiedy Jezus głosił, to najpierw czyta fragment Pisma. Najpierw bierze Izajasza, czyta. I to jest fragment, który ci ludzie z pewnością znają. Słyszeli go nieraz. To jest fragment, który zapowiada Mesjasza. I za chwilę Jezus komentuje, tak jakby mówił homilię i mówi, dzisiaj to słowo obietnicy, które Izajasz mówił jakieś 800 lat wcześniej, spełniło się. Dzisiaj, tego dnia, w tym momencie i wy, którzy jesteście w synagodze, jesteście tego świadkami. Więc to jest jakiś absolutnie wyjątkowy moment. Tak jakby Izajasz, głosząc kiedyś te słowa, myślał sam, ciekawe, kiedy one się wypełnią, jaki będzie moment, że ten dzień nastanie, co to będzie za chwila. I ta chwila jest teraz w Nazarecie. Więc ci ludzie są jakoś poruszeni, są zachwyceni tym, co mówi Jezus, ale jednocześnie przypomina im się, że to jest ich sąsiad, którego znali sprzed 30 lat, kiedy był małym chłopcem. I kiedy on zaczyna głosić dalej, kiedy to słowo, które mówi, zaczyna ich dotykać w tym sensie, że jakoś obnaża ich słabość, oni reagują już inaczej. I wydaje mi się, że tu jest klucz do zrozumienia tego, co się stało. Bo kiedy słowo im się podoba, oni odbierają je troszkę chyba na poziomie takim intelektualnym. Boże, jakie piękne słowo, ależ mi się podobało, naprawdę wspaniałe. Takie, no po prostu pieści uszy. Ale kiedy Jezus mówi rzeczy trudne, kiedy mówi coś, co nie do końca zgadza się z ich myśleniem, coś, co im się nie podoba, są już zupełnie wewnętrznie poruszeni na tyle, że wprawia to w ruch ich decyzję, ich wolę. I tu jest chyba różnica, że słowo, które jest ładne, możemy bić brawo i być zachwyceni, ale jeśli nie wpuścimy go głębiej, to ono nie poruszy naszych decyzji. Pozostanie tylko na poziomie jakichś być może pięknych, przyjemnych emocji. Ale później to słowo trudne, ono faktycznie jakoś ich zdenerwowało, spowodowało wielki gniew. I tu już dochodzi do podjęcia decyzji, więc to jakoś dotyka woli. I może to jest trochę zaproszenie, żebyśmy słowo, którego słuchamy, wiedząc przecież, że jest to słowo, które pochodzi od samego Boga, żebyśmy wpuszczali je, jeśli tak można powiedzieć, w sferę naszych decyzji. Żebyśmy przynajmniej mieli taką intencję, żeby używać słowa przy podejmowaniu decyzji. I jest jeszcze coś w tej Ewangelii, co jakoś też mnie zastanawia, bo nie wiem, czy w tym momencie Maryja była w Nazarecie, czy była w synagodze, czy w ogóle mieszkała jeszcze w Galilei. Ale z pewnością ci ludzie kojarzyli ją. Tu wymieniają dzisiaj Józefa, który być może już nie żyje w tym momencie, kiedy Jezus zaczął publiczną działalność. Ale Maryja żyje, więc ci ludzie no na pewno ją musieli kojarzyć. I przecież wiele razy z nią się stykali. Czy gdzieś w sklepie, na ulicy, w synagodze właśnie. Nieraz pewnie z nią rozmawiali, więc mieli okazję poznać Maryję jako kobietę taką, jaką znamy ją my, pełną pokory, cierpliwości, z której emanuje wręcz to głębokie doświadczenie Boga. No to jak jest możliwe, że skoro ci ludzie ją kojarzą, pamiętają ją pewnie jeszcze, że nie odnoszą tego do jej syna? W porządku, być może w tym momencie słowa Jezusa ich zdenerwowały, ale
no trzeba sobie zadać trochę trudu, żeby wyjść poza swój gniew, żeby poza swoją emocjonalność, jakieś być może zniechęcenie, rozczarowanie, czy chęć zabicia, jak już dosłownie ta Ewangelia nas prowadzi, żeby wyjść jednak trochę poza to i spojrzeć trochę głębiej, że może jest inny sposób reagowania niż mój gniew, niż moja niechęć do Ciebie, niż moja ocena czy osądzanie Ciebie, bo ja przecież wiem, kim jesteś. No to tam zwykły Jezus z Nazaretu, nic wielkiego w Nim nie ma. Więc ci ludzie pewnie pozostali wciąż na poziomie tych swoich przeświadczeń, pewności i emocji. I to doprowadza do tego, że Jezusa wypędzają. Oby nigdy nie przytrafiło się to nam, abyśmy nigdy nie wypędzali słowa z serca, nawet jeśli jest trudne, ale byśmy prosili Maryję, by tak jak ona słowo przyjęła, by pomagała i nam przyjmować to, co mówi Jezus. Niech Pan obdarzy was pokojem.